Hej, 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 z tej strony Piotr, a to jest recenzja przewodniku po galaktyce Star Wars. Tak, z przodu mamy, to jest akurat część szósta, Leia jest motywem przewodnim. Zdjęcia z filmów, duży napis, numer, gwiezdna historia, komiczne zadania, kosmiczne zadania, opisy postaci i wiele więcej. Standardowo do przewodnika są dodane naklejki. Mnie osobiście one jakoś specjalnie nie przekonują, ale każdy lubi co innego. Bardzo. Pokazane przyszłe numery. Rekoma, że nowa seria. Cena. Mega prezent z tropionatów z tomem 25. Proszę bardzo. Koszt. Cena normalnie wynosi 8 zł, co moim zdaniem jest ciutkę za dużo jak za takie, jak za taką formułę. Już zagadka Lego Star Warsa, spis treści. Słowo wstępu, kontynuacja, to jest co tą kontynuacja fabuły czwartej części. Podejrzewam, że potem będzie piąta. Kosmiczne żarty. Przemilczmy to. Najważniejsze sceny. Wcześniej to był opis pojazdów. Ci, co kupowali, to wiedzą. Opis postaci w tym numerze Lei. Bodajże był Luke, Vader, szturmowcy, droidy. Reszty nie pamiętam, przyznam się bez bicia. Kantyna w Mos Eisley. Bodajże to jest dodatkowe, wcześniej tego nie było. Zagadki. No i koniec. Zagadka i taki plakat z Obi-Wanem. Klasycznej trylogii. Jeszcze warto dodać, że takie o między innymi jak u mnie w pokoju zawieszony plakat, te są dodawane. Plakaty moim zdaniem są bardzo dobre. To chyba jest najmocniejsza strona tego magazynu. Aczkolwiek nie jestem w 100% pewny. Może ktoś lubi naklejki albo te zagadki, albo humor, aczkolwiek mnie nie przekonuje. Tak jak mówię, cena jest moim zdaniem o 3 zł za duża do zawartości, jaką mamy. Kolekcjonuję, bo jestem fanem Gwiezdnych Wojen i nie przegapiłem jeszcze ani jednego i nie mam zamiaru przegapiać. Z tej strony Keraton odmeldowuje się. Na razie, hej!